Siemano, z tej strony Balci i zapraszam Was do obejrzenia czwartego odcinka naszego małego koszmaru, czyli Little Nightmares. Kontynuujemy naszą przygodę małej dziewczynki Six, która teraz w tym momencie poznała swoich dwóch kolejnych bossów, oprawców, czyli można powiedzieć braci Golec Orkiestra, tylko w wydaniu kucharskim, kulinarnym i o wiele brzydszym. Tu widzę, że nic niewiele zdziałam. Jedynie co mogę pociągnąć za windę. Oj. Tak, coś czułem, że coś będzie tu związane. Czego tu szukasz? Co byś chciał? Świeży, spreśniały ser. Pyszota. No, mięsko. Teraz nie wiem, czy biec do windy. Zanim on to wybierze, zaryzykujmy. Bo on tu jeszcze idzie coś wybierać. Czyli pytanie, czy jak wejdziemy, coś się wydarzy? Dobrze, oj. Dobra, czyli wiem, że teraz na pełnej dzidzie. Pełna dzida, bo to jedzie w dół. Tu coś jest. Wskakuj szybko, maleńka. Wskakuj. Aha, dobra, tu nie mam nic. Siedzimy cicho jak myszka. Dobra, idź sobie, idź. Kartą otworzyłeś. Nie, przyciskiem, okej. Pytanie, zamknął się za tobą? Czy ja też mogę skorzystać z tego zaszczytu, że wejdę do twojej niesamowitej kuchni? Co tu się dzieje? Oprawianie jakiegoś świniaka? Okej. Co ty tu znalazłeś? Serce, płuco, wątroba. Co cię interesuje? Do kieszeni skitrał. Dobry dzionek. Weźmie sobie na potem. Dobra, co ja tu muszę teraz zrobić? To jest właśnie klucz. Klucz ma koło siebie. Okej. Jak go wziąć? No to jest właśnie pytanie. Dobra, nie miałeś ciachać? Teraz będziesz gulasz mieszał? Wcześniej nie przypomniałeś sobie o tym gościu. Co ciebie za kucharz? Okej, a tu nie mam wejścia dalej. Co ty robisz, gościu? Ty wąchasz to mięso? Co ty nad nim się pastwisz? Co ty robisz? Okej, bo ja nie wiem, czy mogę wyjść w tym momencie. Dobra, czyli mogę wyskoczyć. Okej, ty sobie ciachaj dalej. Okej, co my tu mamy? Tu jest jakaś masarnia w ogóle. Gulasze stoją nastawione. Okej, tu są galki. Dobra, to rozumiem, będzie moja droga ucieczki. Tędy. Bo to są te dwa wejścia. Jedno, żeby wejść, drugie, żeby wyjść. Tam jest klucz. Coś czuję, że muszę wcisnąć ten przycisk, chociaż się go boję. Ale no dobra, spróbujmy. Mamy już nastawioną dzidę. Okej. Bierzemy klucz. Szybko, weź klucz. Wiesz, kiełbę walnąłem.
Dobra, teraz w dół, w dół, w dół, w dół, szybko, 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 szybko. I się gruba zorientuje. O, już wie. O, już gruby wie. Ale to tobie teraz nic nie da. Bo ja teraz tutaj wrzucam klucz. Nie! Co ja zrobiłem? Szybko, klucz dopasuj. Spitalamy. Spierdzielamy, spierdzielamy, spierdzielamy. Nie wiem gdzie. Tu coś jest. Pytanie, czy on tu wejdzie? Wejdzie. Pewnie, że wejdzie. Nie, ale zrypałem. Ale zrypałem akcję. Nie wiedziałem, gdzie mam się schować, ale słyszałem, że musiałem pociągnąć tą. O nie, i cała akcja zostanie powtórzona. Dobra. Postaram się to jakoś wam widzowie wynagrodzić. To faktycznie długoskodowa akcja. A nie, ja to też zrypałem. Musiałem być z kluczem. Dobra, ładnie. Ale kicha. Kaszana totalna. Skompromitowałem się, przepraszam. Nie spojrzałem o CB. Dobra, ale teraz już mniej więcej wiem. Spróbuję to zrobić teraz tak, jak powinno być. To nie jest w gruncie rzeczy takie proste sprawy zrobić. Bo to wszystko jest dobrze zsynchronizowane, żeby to było wszystko na milisekundy, milimetry, właśnie tak jak ta scena, tak? Mógłbym iść lecieć na bogato do przodu, ale jednak nie. To sobie nasz przyjaciel przypomniał, że ma flaczki do obejrzenia. Dobra, ale wiemy, co mamy zrobić. No dobra, no to jedziemy z tym koksem. Chowamy się. Teraz pełna dzida. Kradniemy klucz. Tu już nie ma nic więcej skomplikowanego. Niech on tam się rozgląda. Znowu parowe żeśmy kopnęli. Mniejsza o większość. Dobra, no super. Wiesz, że jedziemy. Teraz tu, szybko. Teraz szybko, 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 szybko. O nie, tu jest wejście. Czemu ja to tak zepsułem? Kombinując, że tam do sypu coś. Ale w ostatniej chwili to wymyśliłem. Ja cię kręcę. No dobra, ale to i tak. On sobie poszedł. My tam nie możemy chyba. Nie, drzwi zamknięte. Nie możemy dalej wejść. Dobra. Czyli trzeba iść. A, tak jak myślałem. Tam, gdzie nasze praktycznie miejsce w tym świecie, czyli do śmieci. Bo tak nas tutaj traktują. No dobra, czy coś... O, dobra, mogę się złapać. Idziemy w górę. No, dawaj maleńka. Aha, czyli tu jesteśmy ze śmiećmi. Aha, coś czuję, że tu będzie grubo. To niby zmywa naczynia. We dwóch zmywają naczynia. Nagle jaki zajęci robotą. No to patrzcie państwo. Co jest najlepsze? Wszędzie są teraz. No tu jest klatka ściekowa. Nawet jakbym chciał, nie wyskoczę. Tu to samo. Chociaż niby na upartego. Nie wygląda, że jest brak, ale chyba wolałbym się nie wychylać. Tu między kranami jest przejście. To ryzykowałbym tędy.
Mimo tego, że oni patrzą się cały czas. Oj. No i co teraz robisz? Jak mnie wyciągniesz? No, wracaj do garów. Też tak myślałem. To jest jedyne mądre twoje rozwiązanie. Dobra, trzeba wykorzystać ten timing. Kiedy jeden szoruje tam, drugi tu. Okej. A jak ty mnie gruba się zobaczyłeś? Nie ma opcji, żebyś mnie złapał. Haha, jestem szybki i wściekły. No i co teraz robisz? Kombinuj. Schylisz się? Dasz radę? Też tak myślałem, że sobie odpuścisz. No. Dobra, przeszliśmy do zmywarni chyba numer 2. Dobra, dwa razy że próbowali nas uchwycić, ale słyszę jak już jeden idzie. Okej, czyli... Kurde, co to musimy zrobić, żeby wyjść stąd? Dobra, mogę wstać. Aha, tam coś idzie. To jest jakiś przełącznik w ogóle. Pytanie, czy oni to sprawdzają? Nie wiem, czy to robić już teraz, ale zrobię. A co to? No dawaj! Six, no! Podciągnij się! Bez kitu, on nas nie widzi, zawiesiliśmy się. A, czyli jednak nas złapał. Jak tu wejść? To była ciekawa dosyć zagadka, ale dobra, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Czyli momencik, może wdrapmy się, spróbujmy się wdrapać. Czy nie pociągaj z wajchy. No dawaj Six, no co ty robisz? No co jest z tobą? A jak ty możesz tam wejść? Po talerzach? Nie, tu narobimy jeszcze więcej hałasu. O-o. Cieszę, że uruchomiłem coś. Teraz któryś gruby przyjdzie. Nie, no nie mam innej opcji. Muszę tych skrzyń się złapać. Czemu nie chcesz się mała podnosić? O co chodzi? Nie mogę nic wymyśleć. Co było dobre na to rozwiązanie, bez kitu. Chyba, że ja muszę gdzieś... indziej się złapać tych. No ale no to bez, też bez sensu. No. By było tego co robimy teraz. No tak, to nawet nie ma miejsca jak stanąć, to idzie w tył. Może chodzi o to, żeby to zmienić i poszukać alternatywy. Dobra, schowajmy się. No właśnie, i teraz pewnie wcześniej będę musiał się wrócić.
tu nie ma możliwości, a obstawiam, że pewnie gdzieś tam. Dobra, gruby, myj sobie, myj. Nie obracaj się jeszcze, jeszcze nie. Dobra, teraz możesz. A gdzie jest twój braciszek? O, to jest pytanie. Czekajcie, bo to wtedy... Dobra, idą te sznury. Dobra, nie wychodźmy jeszcze. Teraz jest dobry moment, tak mi się wydaje. Dobra, ten jeden tu, ten jeden tam. Okej. Dobra, ten se kaszlą, ten se pierdną. Jedynie co mam te gary. Dobra, i to było właśnie to rozwiązanie. Jednak trzeba czasem troszeczkę pomyśleć. Dobra. Mamy to. Nie zobaczą nas, nawet nie ma opcji. Dobrze, ty przepychać zlew. Pewnie do tego tylko się nadajesz. Jak? Jak on mnie zauważył? No, no, no. Dobra, jeden gruby mnie widział. Drugi szaleje. Gdzieś idzie. Oj, coś czuję, że trzeba przyszykować bieg. O, to będzie ciekawa akcja. Mógłbyś wajchę przeciągnąć, ale w sumie nie myślisz. Albo mają coś lepszego dla mnie do zgotowania. Nie chciałbym tego powtarzać, bez kitu. On już tu na mnie czeka. O nie. Dobra, puszczam się. Mam takie dziwne wrażenie, że tak trzeba było zrobić. I to było chyba dobre wrażenie. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Szybko. Leć. Tak. Nie ma opcji. Uff. No i co? A wyszliście się smakiem. Wąchajcie siura. Tyle mogę wam powiedzieć. O, dobra. No i moi mili widzowie, skończyliśmy batalię z braćmi kucharzami. O, myślę, że to było bardzo ciekawe przeżycie. No i tu już zaczniemy kolejny etap naszej przygody. Albo ostatni, albo przedostatni. Ale to myślę, że to w następnym odcinku zobaczymy. Więc zapraszam was do oglądania następnego odcinka. Mam nadzieję, że się dobrze bawili. Trzymajcie się. Cześć.